Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i po raz kolejny przedstawienie postaci widzów. Wiem, że jakiś czas nie było tej serii, ale stwierdziłem, że przed tą przerwą tak naprawdę dodawałem odcinki średnio co tydzień i możgło wam się to przejeść, także żeby to seria była jakaś powiedzmy wyjątkowa raz na jakiś czas, no to teraz po prostu pomiędzy odcinkami będą jakieś dłuższe odstępy czasu. Oprócz tego zostało mi tylko i wyłącznie 30 zgłoszeń, ja robię około 10 zgłoszeń na odcinek, więc po tym odcinku zostaną mi tylko i wyłącznie dwa jeszcze do zrobienia tak więc przypominam, że oczywiście możecie się zgłaszać. Jeżeli jesteście subskrybentem na Twitchu albo wspierającym na YouTube, to możecie zgłosić byle jaką postać, nawet z dziesiątym poziomem. Natomiast jeżeli nie należycie do tego grona, to musicie mieć minimum czterysetny poziom, żeby to się po prostu lepiej oglądało, żeby nie było spamu tymi postaciami i tak dalej. Jak się zgłosić? Bardzo prosto, wchodzicie do mnie na Discorda, macie kanał Boty. Na kanale Boty są przypięte wiadomości. Tam macie przypiętą wiadomość od bota, który się nazywa, nie pamiętam w sumie teraz jak, ale macie tam formularz, który się nazywa przedstawienie po prostu klikacie w niego, odpowiadacie na kilka pytań, które bot wam zada odnośnie waszej postaci oczywiście, no i to wysyłacie, ja to dostaję i mogę zaakceptować albo odrzucić. Przypominam, że zgłoszenia są w kolejności od najstarszego do najnowszego, więc każdy, kogo zaakceptowałem prędzej czy później w tych odcinkach się pojawi. To tak na wstępie. Oprócz tego oczywiście przypominam, żebyście zostawiali kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół i tego kciuka. Możecie zostawiać komentarze tu już teraz, ale bardziej pod koniec odcinka. Teraz przypomnę, która postać z tego odcinka wam się najbardziej podobała, która zrobiła na Was największe wrażenie. No i oczywiście zostawiacie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. wbijacie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dobra, bardzo się tu rozgadałem na starcie. No i co? Chyba możemy lecieć. Jeszcze tylko na wstępie powiem, że nagrywam to 25 lipca. Będę chciał Wam to zmontować i wrzucić 26 lipca, ale może mi się nie uda, może będzie później. Więc tutaj stan tych postaci, tak jak mówię, jest na dzień 25 lipca. No i okej, okay. myślę, że możemy powolutku zaczynać. Pierwsza postać jest to Kwi Kwom Zabójca, jak widzicie, Serwer 40 Polski, to myślę, że też warto na początku wspomnieć. Kwikwa, który leci praktycznie 1 do 1, tak jak my. Zobaczcie, również jesteśmy zabójcą. Również tutaj 412 level, w zasadzie końcówka. Także ładnie tutaj oboje ciśniemy. No i tak, napisał, że styl gry grzybiasz. To po pierwsze, natomiast po drugie, dodał, że lożki stopowane tak bardzo, że aż ażby klikane. I właśnie nie wiem do końca, jak to rozumieć. Czy klikał tutaj jakieś lochy, czy nie. No, co prawda, levelowo jesteśmy web-web. Jedyne, co mnie tutaj zastanawia, to to, że klasera. Ja mam 98,60%, gdzie kwikwa ma prawie 1% mniej. Także tu albo jakieś itemki, w sensie braki w itemkach, albo po prostu mniej lochów maruszonych od nas, i dlatego to tak wygląda. To w sumie nie jestem pewien, nie wiem jak to wygląda dokładnie, ale może kwikwa napisać. Jest jeszcze taka opcja, że po prostu klaser jest zbugowany i my u niego widzimy mniejszy niż on w rzeczywistości ma. To też jest taka opcja, no ale nie wiem, w każdym razie. To już musiałby się tutaj wypowiedzieć w komentarzu. No i dobra, odnośnie jego postaci, więcej tutaj informacji nie napisał. Możemy sprawdzić opis jeszcze na wstępie. Tu mamy kiedy wystartował, kiedy jakieś tam y, okrągłe powiedzmy levele zostały wbite, kiedy miały ranking pierwszy, kiedy udało mu się tam wbić na top 1. Także tak to się prezentuje. No i okej, okay, statystyki mamy tak: 1650-1750 boki, więc powiedzmy, że ok jak najbardziej. Jeżeli chodzi tutaj o zręczność, to mamy 10 tysięcy, HP mamy 3,5 tysiąca, szczęścia mamy 200, szczęścia bym dał mniej, no ale to wiadomo, moje trzepialstwo i tak tu jakoś bardzo dużo golda nie zużyłeś. Statystyki widzę, że rozkładasz podobnie tak jak my, dlatego że ja tutaj na początku chciałem robić tak, żeby iść powiedzmy około 500 więcej z ręki od HP, i żeby to iść w miarę tak 1 do 1. Natomiast potem zobaczyłem, że tak naprawdę głównym moim w tym momencie jakimś tam większym przeciwnikiem jest osoba, yy, która jest zwiadowcą, więc po prostu, po prostu ma główną statystykę taką samą jak my, yy, więc stwierdziłem, że na 4,500 HP się tutaj zatrzymuje i lece głównie w tą zręczność. Yy, tutaj kwikwa akurat jeszcze wcześniej się zatrzymał i tylko dobił chyba to 10 miliardów za statystykę i zaczął lecieć w zręczność, więc tak to wygląda u niego. Ale oczywiście statystyki jak najbardziej git klaserek, tak samo nie ma co się przyczepić. Jeszcze możemy rzucić yy, uwagę, tutaj rzucić okiem. Najtemki. Widzę, że wszystkie poulepszane. A nie, ty tu się coś wydarzyło niedobrego, nie wiem czemu broń, widzę, że masz ulepszoną tą drugą tylko razy 5, nie mam pojęcia z czego to wynika tu masz wszystko razy 12 więc jak najbardziej ok, ale tu nie wiem, czy jakiś misklik, czy o co chodzi, w każdym razie no tutaj musisz sobie to podbić może ci brak albo coś, no nie mam pojęcia możesz też napisać, no ale kamyczki po 700, około maksymalne runki są więc postać generalnie bardzo w porządku raczej nie ma do czego się przyczepić, a my lecimy dalej kolejna postać jest na serwerze 10. Międzynarodowym Zwiadowca Wiziria, który napisał, że gra free to play server okrągły, no i jak widzimy Visir już tutaj wskoczył do top 100 tego serwera, więc naprawdę ładnie. Co tutaj napisał więcej? Styl gry Free to play, tak jak wspomniałem, i dodał od siebie gram Free to play statystyki. Mogę mieć niższe, bo leciałem na expa dość trochę za dużo, ale teraz idę w Golda i może zmienić się za jakiś czas styl gry na Eco. A i zapomniałem dodać, że jak na razie gram Free to play, to kołem kręcę czasami, ale nie zawsze od czasu do czasu. Coś tam pokręcę za monety, ale nie często. Kurde. Ci, że Ciężko się to przeczytało, w sensie czytało, dlatego że y, prawie w ogóle przecinków tutaj nie używasz, No ale dobra, myślę, że w miarę zrozumieliśmy. Generalnie chodzi o to, że tu długo leciałeś na Expa, no i te statystyki mogą nie być jakoś bardzo y, wysokie. No ale dobra, zacznijmy może od opisu. Przede wszystkim tak, y, Twój opis, no tutaj nie ma za bardzo nic ciekawego. W połowie 2016 wystartowałeś. Y, twoją postać na S39, już przedstawiałem w którymś z poprzednich odcinków, to akurat pamiętam. w Free to Play. Y, no i te statystyki, szczerze mówiąc, 17,5 tysiąca z ręki. Tu mamy powiedzmy 16,5 HP. To nie jest jakiś taki. Nie są jakieś niskie jak na gracza free to play, jak na ten poziom. Więc może faktycznie są delikatnie zaniżone, ale nie jakoś bardzo. Boki masz tu bardzo dobchane, no ale to zgaduję, że wynika z tego, że postać jest dość stara. Szczęście tak samo, no szczęście nie tak bardzo, ale też troszeczkę za dużo, moim zdaniem. W każdym razie, no, postać już ma naprawdę kilka ładnych lat, więc na to trzeba brać poprawkę no i mamy tak, mówię, staty są ok widzę, że tutaj idziesz prawie 1 do 1, no jest 1000 przewagi z ręki nad HP, więc chyba spoko jak na zwiadowce szczerze, ja bym myślę podobnie szedł, tutaj klaserka masz 99 30 i 32%, więc spoko no i teraz tak, itemki przede wszystkim co ja tutaj widzę, no widzę dziwne rzeczy, to już chyba nie wiem, czy na tym poprzedniej twojej postaci ci też nie zwracałem uwagi odnośnie tego, broń ulepszona razy 10, tutaj ulepszone itemki niektóre razy 3. Niektóre wcale na to musisz przede wszystkim zwrócić uwagę, bo to jest totalnie nieopłacalne, żeby sobie jeden item jak ulepszył, powiedzmy, razy 15, a resztę razy 2 mija się to z celem, lepiej po prostu wszystkie ulepszać tak w miarę równomiernie, czyli tam razy 7, razy 8, no ale to jest chyba jedyna rzecz, do której się mogę przyczepić lepiej jakbyś tu, nie wiem, poulepszał wszystko razy 5 i to by było lepsze niż właśnie coś takiego robić, bo tu wcale nie masz ulepszonych niektórych, niektóre razy 3 no możesz napisać z czego to wynika, ale pamiętam właśnie, że chyba na twoim wojowniku na S39 było podobnie, więc to tak naprawdę jedyna rzecz, do której się mogę tutaj przyczepić, ale generalnie jak na free to play naprawdę fajna postać, a my lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 30 9. polski, mamy tutaj zwiadowce 258 level oczywiście jest to prawdopodobnie subskrybent na Twitchu jak dobrze pamiętam, dlatego taki niski level dostał się do odcinka tutaj przede wszystkim o tym muszę wspomnieć wydaje mi się, no i dobra myślę, że możemy lecieć, jeżeli chodzi o styl gry, no to mamy free to play i tutaj dodatkowe informacje nie ma żadnych, dobra, więc nic tutaj nie chciał kolega dodawać, no i okej, okay, mamy zwiadowcę tak jak mówię, prawie 260 poziom, klaserka 88,5 prawie procenta, spoko klaser jak na ten level, bardzo w porządku wydaje mi się. Tutaj jeździsz na tygrysku, no ale to wiadomo, free to play. Gemiki też masz różne, no ale to pewnie z racji tego, że różnie ci tam dropią. No i tutaj widzę, że itemki masz ulepszone razy 5 głównie, więc chyba wiesz o co chodzi, no ale tu widzę, że rękawiczki nie są ulepszone wcale, pierścionek tylko razy 2, to prawdopodobnie brakło ci po prostu surek do kowala, ale chyba dążysz do tego, żeby wszystko było ulepszone równomiernie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Tu napisaj, że miałeś rok przerwy, to też myślę, że warto dodać. Ale generalnie nie ma yy, nic więcej w tym opisie yy, Dobra, więc to odnośnie itemków, no i teraz tak, boki masz strasznie małe, boki masz tylko po 300 Ja na jakimś evencie golda bym sobie dobił do tego 1200-1300, żeby mieć po prostu już to z głowy yy, Bo może ci się to przydać, wiadomo, nie musi ale jak tam jakiegoś maga masz czy coś, to zawsze te boczki coś tam delikatnie pomogą z ręki masz 2400, HP masz 1600 i 800 szczęścia. Więc tak, szczęścia w sumie na razie możesz sobie odpuścić. Możesz na razie te boki, zwłaszcza, że tutaj na Twój poziom masz 50%. No i zdecydowanie tej zręczności bardzo mocno wybiłeś nad HP. Ja bym tutaj teraz to HP do przynajmniej jakiegoś 200 podniósł, bo nawet niektórzy, w sensie bardzo wiele osób teraz poleca, dopóki statystyki obie nie kosztują 10 milionów, to żeby iść 1 do 1, nieważne na jakiej klasie postaci. No ja powiedzmy, że zależy, nie jestem jakimś tego zwolennikiem no ale też takiej przewagi żeby aż 800 podstaw tutaj między główną statą a HP robić to nie ma sensu no ale generalnie tak, podbij sobie teraz to HP do jakieś 200, na jakimś evencie golda podbij tutaj boczki do około 1200, bo to też raczej nie będzie dla ciebie jakieś bardzo drogie zważając na to, który masz poziom, potem możesz też jakoś szczęścia do 1200-1300 około, żeby już to mieć z głowy no i tak sobie leć, generalnie postać spoko, jakichś większych problemów nie ma czy tam jakichś mankamentów Powiedzmy, zazwyczaj przy takich postaciach się czerpiam klasera, ale tutaj jest bardzo ładny. Także Git, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 52, międzynarodowy Bazyliszek 318 level. paladyn co ciekawe, tutaj z tego co widzimy. No i co nam tutaj Bazyliszek napisał? Po pierwsze, styl gry Free to Play. No i dodatkowe informacje: pakiet twierdzy był kupiony. Ok, czyli chyba tylko i wyłącznie ten jeden pakiecik sobie tu zakupiłeś, jeżeli chodzi o Twoją postać. No i teraz tak, mamy 318 level, i to, co mi się rzuca, przede Wszystkim w oczy to klaser. Poprzedni kolega miał tam chyba 258, miał tego klasera 4,5% więcej, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi właśnie o klaserek, to musisz popracować, bo jest dość słaby, szczerze mówiąc, jak na ten level. Tu już tak około 90% to powinno siedzieć, moim zdaniem. No ale okej, okay, grelcisz sobie na tygrysie, ale to jakby wiadomo, i grasz w free to play, nie masz wszystkich potek, ale to też za to wszystkie prawie gemiki pomarańczowe, tutaj też jakieś na siłę, więc to akurat w porządku. No i dobra, jeszcze możemy opis, Sprawdzić, mamy kiedy wystartowałeś 50, level setny. No, wszystkie te takie okrągłe levelek Kto chce to sobie może prześledzić. No i dobra, statystyki teraz: 2 prawie 900 siły. Tu widzę, że idziesz 1 do 1. Ok, więc to akurat na Paladyna jest bardzo ciekawa taktyka kolejna statystyka to mamy yy, boki, boki to to samo co u kolegi wcześniej, znowu yy, jak na 318 level to te boki są tragiczne moim zdaniem, no już yy, mówię na jakimś będzie golda dobij te 1000 podstaw w jeden i w drugi, to nie będziecie jakoś w sensie w jedną i drugą statystykę nie będziecie to jakoś dużo kosztować, no a dzięki temu yy, już po prostu będziesz miał to z głowy i sobie tą normę powiedzmy wyrobisz yy, szczęścia masz niecałe 1600 więc to akurat ok, także tylko do tych boków się mogę przyczepić tak szczerze mówiąc no i dobra, statystyki, yy, w sensie statystyki itemki teraz, tu widzę, że żadnych nie masz ulepszonych tych itemów, nie wiem też szczerze mówiąc, czy to jest dobre już na tym etapie, na tym etapie już możesz tam jakoś delikatnie zaczynać ulepszać, powiedzmy razy 4, razy 5, coś takiego zależy jak tam stoisz z córkami, no ale generalnie tutaj z tymi itemkami też jakiegoś dużego problemu nie ma z tego co widzę yy, tylko po prostu mówię już na tym etapie możesz sobie je ulepszyć zawsze to tam jakoś w lożkach pomoże albo coś ale generalnie w porządku postać tylko do tych no, no mówię do tych boków i do tego klasera się można przyczepić jak to poprawisz to będzie wszystko git a my lecimy dalej kolejna postać Marvel serwer 55 międzynarodowy czyli tu gdzie mamy naszego wojownika yy, Marvel również gra wojownikiem z tego co widzę no i co on nam tu napisał yy, styl gry grzybiasz, no i dodatkowe informacje Woj to najlepsza klasa okej okay, więc tutaj mamy jakieś jakiegoś fana, wojownika z tego, co widzę. Mamy 328 level. Zobaczmy od razu, co w opisie jest ciekawego. No, w opisie w sumie wszyscy z tego, co widzę, dodają jakieś okrągłe daty tutaj, czyli kiedy start, w sensie okrągłe levele. Kiedy 50, kiedy setny, dwusetny, 300 i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dzisiaj w tym odcinku mamy tego naprawdę dużo. Mamy też jakie ulepy, mamy jaka salka i tak dalej. No i dobra, lecimy. Co mamy tutaj ciekawego? Przede wszystkim tak. Widzę, że jesteś ubrany w same czarne gemiki. Tutaj pomarańczowy w broni to pewnie z Elevatora, jak się nie mylę, i temki poulepszane razy 5 około, jak tak patrzę. Tu jakieś razy 6, tu razy 4, razy 6 też starcza, no ale generalnie widzę, że te itemki masz w miarę tak samo ulepszone jak w sensie no, równomiernie, nie? Więc to jest jak najbardziej git. Siłki po 1300, 1500 szczęścia, więc też ok. W sensie boki po 1300, szczęścia 1500, tutaj masz 3200 siłki i 3200 wytrzymałości, więc widzę, że idziesz w miarę 1 do 1, jeżeli chodzi o te główne statystyki. Tutaj mamy, tak jak mówię, 1300, więc dobra. Statystyki w sumie rozłożone, można by powiedzieć, że idealnie, bo tak coś usłyszałem w ogóle. Myślałem, że ktoś wchodzi do domu, w sensie, że puka i trochę się rozproszyłem. Ale statystyki naprawdę rozłożone, idealnie, można by powiedzieć, bardzo nawet podobnie do naszych, tak szczerze, w sensie tutaj oczywiście mowa o boczku. My też mamy mniej więcej tak samo, szczęścia masz troszkę więcej. No i tu idziesz do 1 do 1 tak samo jak i my, także jak najbardziej git. Klaserek 90 prawie w sensie ponad 90,5%, więc też w porządku. Także generalnie git, nie? Teraz powinieneś w miarę tutaj możliwości wymieniać te gemy czarne na pomarańczowe już. No i będziesz cisnął dalej, ale jak najbardziej spoko postać, bardzo mi się podoba, a my lecimy dalej. Kolejna postać jest to serwer międzynarodowy 48, czyli ten, na którym również graliśmy swoim magiem, dopóki nie wyszedł 2.50. I zrezygnowaliśmy z tego. Maga na rzecz tego na W50. No ale właśnie mamy Berserka 410 poziom. No i napisał tutaj, że gra Free to Play. Natomiast dodał, że gram na ten moment Free to Play. Na początku grałem Eko. Jest to moje pierwsze konto. Dobra, więc w sumie, jak na pierwsze konto, wchodzisz już tutaj do top 100 jako Free to Play. Gdzie serwer jest nie wcale jakiś bardzo stary. To pierwsza sprawa. Chociaż no na początku, jak sam napisałeś, grałeś Eko, więc to też pewnie Ci pomogło. No ale dobra, klaserka prawie 99%, więc ok. Jak na ten level, jak najbardziej w porządku. Mamy tutaj siłki 9600, mamy HP 3700, więc jak na Berserka dobry rozkład. Ja bym podobnie pewnie rozkładał. Tutaj mamy po 1700 boczki, 1900 szczęścia, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o statystyki, ale spoko, nie? Bardzo w porządku, nie mam za bardzo do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o statystyki. O klaser tak samo, lecisz na Raptorku, no bo wiadomo, free to play. Jeszcze tutaj możemy zerknąć w opis postaci. Co my tutaj mamy? Start serwera, 16,04 391 Level po roku. Gram bez kręcenia kołem. Tu mamy jakieś okrągłe levele Mamy najlepszy ranking. Jaka tam salka, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, jeżeli chodzi o itemki, to jeszcze rzucimy okiem. Ale widzę, że wszystko ulepszone: razy 10 około. Tam talizman razy 11. Więc wszystko równomiernie, tak jakbyś powinno. okej okay, więc bardzo fajna postać. Totalnie nie mam do czego się przyczepić. I lecimy dalej. Dobra, tutaj niestety jedną osobę musiałem pominąć. Bo jak widzicie, serwer 33 przeciw Polski nie chce z nami współpracować miał to być kolega Oniku i stary, jak sami widzicie no ale ciężko mi jest cokolwiek zrobić chcę go tutaj sobie znaleźć chcę wiadomo yy, no wejść cokolwiek zrobić no ale niestety topki są totalnie wyłączone i nie mam za bardzo jak go znaleźć ale oczywiście jego konto jeszcze sprawdzę pod koniec odcinka może się uda a jeżeli nie to jego konto przejdzie do kolejnego odcinka jak już to będzie działało więc jakby tutaj nie ma co się yy, demotywować że coś tam pominąłem czy coś pamiętam no ale niestety jak sam widzisz ciężko mi jest w ogóle yy, swoją postać znaleźć, także dobra lecimy dalej, a tak jak mówię, to zgłoszenie zostanie, nie będę go usuwał będzie wszystko git, także no tyle lecimy do kolejnej postaci, kolejna postać serwer 48, międzynarodowy po raz kolejny, niestety wcześniej jeszcze miałem W27, które po raz kolejny nie działały, jeżeli chodzi o salę chwały więc no dwie postacie mi powiedzmy uciekły na ten moment, no ale oczywiście tak jak mówię, zostawiam te zgłoszenia i w którymś z kolejnych odcinków one na pewno będą, a w zasadzie pewnie w kolejnym, jak już będą serwery działać, w każdym razie tak jak mówię po raz kolejny w 48 mamy Asgede który jest prawie w top 30 tego serwera jedna rzecz która mi się tutaj gryzie no to Asgede napisał że ma styl gry free to play natomiast potem przeczytałem dodatkowe informacje i wydaje mi się że coś tutaj jest nie halo dlatego że tak może najpierw przeczytam na serwerze planuję mieć top 1 level a potem narabiać statystyki więc pewnie lochy będę klikać po 500 levelu albo nawet 520 w zależności jak szybko uda mi się przegonić Sinclair. on ma top 1 na w48, dobra, więc tutaj y, dokładnie, tu chodzi o tego magusia i faktycznie on tutaj z tym levelem z tego co widzę ładnie ciśnie, y, jak namagam. I lecimy dalej. Niestety z levelem jestem trochę w plecy, ponieważ sporo osób, a w tym topowe konta na W48 skorzystały z Buga za drugi pakiet w wakacje rok temu. No to pamiętamy, na W48 było to samo, gdzie ludzie podostawali 3 levele a ja niestety tylko jeden. Więc gra mi utrudnia moje plany jestem przez to dwa levele w plecy. No ale właśnie, jeżeli ty grasz free to play, tak jak napisałeś, nie wiem, czy to jakaś pomyłka, czy co, możesz sprostować w komentarzu. No to raczej top jeden levelem nigdy byś tutaj nie był, chyba że każdy stopki by pokończył. Dlatego, że wiadomo, ty robisz na tygodniu jeden pasek, gdzie grzybiarze robią trzy, więc tak jakby robią codziennie trzy razy większy progres, chociaż ty jesteś tutaj w top 31 w tym momencie, więc raczej free to play nie grasz, patrząc na to, jak tutaj wygląda twoja postać, jest gryfek, są potki i tak dalej. Także ciekaw jestem, możesz to sprostać w komentarzu, bo nie wiem dokładnie o co chodzi, no ale dobra, lecimy. Przede wszystkim tak, klaserek bardzo ładny, 99% jak na ten level, więc nie ma co się czepiać. Tutaj widzę, że Ekumasz niestety do awki w tym momencie, więc ciężko mi będzie ocenić, ale tu kilka itemków Masz yy, chyba, że teraz zmieniasz, bo coś się chyba zmieniło, nie, ale widzę, że itemki masz chyba polepszane wszystkie razy 12. Hmm, tak patrząc, dlatego że to co ci tutaj zostało w ekwipunku, bo tu masz wiadomo 50% do złota, tutaj masz szansę na epickie, tu masz PD, 5% tu też masz PD, czyli tak jak mówię, eku dawki, no ale niektóre ci pozostawały z tego normalnego eku i wszystko widzę, że półlepszane razy 12 pewnie jest, tak jak najbardziej w porządku. No i dobra, lecimy tutaj dalej, statystyki teraz. Boczki po 2500, więc sporo. Szczęścia 1900, także jeszcze do przełknięcia. Boki dość mocno tutaj przycisnąłeś, no ale trudno, był. Zdarzyło się, to się zdarzyło, może w ten sposób. Mamy 16600 siły, mamy 6000 HP Jak na to, że grasz berserkiem, to moim zdaniem OK, moim zdaniem tutaj jeżeli chodzi właśnie o statystyki, są spoko i też bym tak rozkładał, oczywiście te główne mowa Co jeżeli chodzi o opis, no jakiś tutaj cytat mamy. Generalnie żadnych tam danych, nic takiego. No ale co? Plan bardzo ambitny moim zdaniem, żeby tutaj mieć tobie jeden level. Yy, zwłaszcza, że wiem, że W48, tak jak już mówiłem wcześniej, jest dość mocnym serwerem i dość sporo takich yy, tutaj mocniejszych yy, graczy gra yy, w tym momencie. Także plan ambitny, zobaczymy, czy ci się to uda, jak to będzie wyglądać na przestrzeni tam kolejnych lat. Yy, no ale możesz to z tym free-to-play generalnie w komentarzu sprostować, yy, bo yy, też do końca nie wiem o co chodzi, ale postać jak najbardziej w porządku, nie ma do czego za bardzo się przyczepić, a my lecimy dalej. Bye. Okay. kolejna postać, serwer 36 Polski, mamy rolnika Berserk na 200, prawie 50 pozycji ponad w sumie 250 już jest w tym momencie, no i napisał, że gra nam tutaj free to play i dodatkowe informacje to, że pozdrawia, również pozdrawiamy oczywiście, no i zobaczmy jak to tutaj z tym rolnikiem wygląda gra Berserkiem, 404 poziom tutaj widzę, że free to play, teraz chyba jakuma do awki założony znowu po raz kolejny, tam się trafia taka osoba, no ale trudno, tutaj jeżeli chodzi o itemki, no to za bardzo to się nie wypowiem niestety, ale tu widzę, że broń masz razy 11, tutaj masz klatę razy 7. No ale to już jak oglądasz te odcinki, to pewnie wiesz, żeby to starać się w miarę równomiernie ulepszać, żeby tam nie wystrzelić z żadnym itemkiem za bardzo, to tak swoją drogą. No ale więcej tak jak mówię o itemkach się tu nie wypowiem. Mamy prawie 98% klasera, chyba możesz wydaje mi się, że więcej wycisnąć jak na ten poziom. Z jakiejś może nawet 98,5 albo no coś koło tego powiedzmy. Także możesz jeszcze jakichś itemków poszukać, bo wydaje mi się, że Ci brakuje. No i Teraz statystyki. HP siły 6000, HP 4500. Także powiedzmy, że tutaj w miarę ok, ale ja bym teraz tą siłą bardziej odskoczył, jako już jesteś berserkiem. Boczki widzę, że po 1000 około 900, szczęścia 2000, no więc boków i szczęścia już nie dawaj, nawet troszkę bym powiedział, że przesadziłeś, ale nie ma tragedii, także już po prostu odpuść to. Teraz tą siłkę, tak jak mówię, odbij od tego HP i będzie git, itemki ulepszaj równomiernie, ewentualnie klasera podbi, chyba, że to już są same lochy, których Ci brakuje w tym momencie, żeby tutaj tego klasera mieć, żeby on był bardziej uzupełniony, wiadomo, tak więc więc możesz również w komentarzu napisać, ale generalnie nie ma jakichś większych, powiedzmy, yy, odchyleń czy czegoś, więc jak najbardziej postać git, a my lecimy sobie dalej. A, jeszcze tutaj zapomniałem sprawdzić opisu rolnika, więc wracamy do tego. No i napisał sobie tutaj, że Graffiti to play yy, swoją najlepszą pozycję kiedy wystartował, w ogóle na początku 2019 roku. Yy, Standardowe jakieś okrągłe lewele, kiedy wie, że zakończył yy, przerwę, tutaj miał jakąś potem znowu przerwa, także wszystkie powiedzmy ważne daty dla tej postaci są uwzględnione. Yy, to chce to sobie może przeanalizować, no i dobra my już teraz możemy lecieć do kolejnej postaci kolejna postać jest to serwer międzynarodowy 55 po raz kolejny Łabądź, który napisał, że gra sobie Eko, no i dodatkowe informacje moje pierwsze konto na grzybach i gram pół Eko, pół Grzybiarz, pozdro, pozdrawiamy oczywiście również Łabędzia, na początek może sprawdzę opis, żeby nie zapomnieć znowu, tak jak poprzednio mamy kiedy wystartował, równo ze startem serwera, po raz kolejny jakieś tam okrągłe levele, kiedy wbił no i że na W60 poleci sobie Paladynem, co ciekawe, więc tutaj już widziałem, że bardzo bardzo dużo osób naprawdę na to W60 czeka i ma jakieś plany. No ale dobra, gra sobie berserkiem 332 level. Widzę, że tu ma chyba jakiś itemek do awki założony, pierwszy, lepszy, no ale generalnie tak. Itemki widzę, że ulepszone mniej więcej równomiernie, chociaż tu niektóre razy 5, razy 7. Tu w ogóle ten pas, w sensie ten wisiorek w ogóle nie ulepszony, to też nie wiem czemu. No ale mniej więcej jest ok, nie, nie ma jakiegoś tam na przykład broni razy 10, a reszta razy 2 albo coś takiego. Także jest to w miarę ok zachowane Klaserka prawie 91,5%, więc też spoko. Grasz tutaj eko, tak jak napisałeś, więc wydaje mi się, że jako eko to powinieneś głównie wydawać grzyby te, które masz na tutaj gryfo smoka i trzy paski, to jest taka definicja gry Eko. jak masz troszkę więcej grzybów, to tam ewentualnie jakiś potek poszukać, czy coś no ale ten gryf i te trzy paski to jest minimum moim zdaniem, to tak swoją drogą odnośnie wierzchowca, no i dobra teraz tak, siłki mamy prawie 3200 tutaj HP masz 300, no więc szczerze mówiąc jak na berserka standardowej, ja bym tej siły od tego HP odbił, ale to moje zdanie boczków tam około 1200-1300 więc spoko, szczęścia 1600 więc też jak najbardziej spoko. Więc kurde, tak naprawdę, oprócz tego, że takie moje czepialstwo delikatne, żeby tej siły troszkę bardziej odbić od HP, co chyba robisz z tego, co widzę w tym momencie, to postać jak najbardziej w porządku. Nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Klaserek, git, boczki, git, bardzo spoko, a my lecimy sobie dalej. Kolejna postać, serwer 55, po raz kolejny międzynarodowy. Mamy Wista, który gra z wiadowcą 310 poziom. No i Whist napisał po pierwsze, że styl gry eko, a po drugie, pierwsza postać po wielu latach. Uczyłem się na błędach. I miałem mega ciężki start bez gildii, praktycznie, plus zacząłem tydzień szybciej. Yy, chodziło Ci chyba, że tydzień później, po prostu, bo tydzień szybciej to byś zaczął tydzień przed całym serwerem, tak to przynajmniej rozumiem. Yy, może ja to źle rozumiem, nie wiem. Yy, w każdym razie yy, rozumiem to, chociaż nie, czekajcie, możemy po prostu spojrzeć, ale nie. W opisie z tego co widzę, nie masz kiedy dokładnie wystartowałeś, ale zgaduję, że chodziło Ci, że po prostu tydzień później, aniżeli wystartował serwer. Ale dobra, to nieistotne mamy tak, 310 poziom, 89% klaserka, o OK, ale myślę, że to 90 już na tym levelu możesz przekręcić tak szczerze. Jakie tutaj boczki? 1300, tutaj tak samo, szczęścia prawie 1500, HP 2400 i z ręki 2900, więc dobra, znowu, kurde, bardzo spoko postać i tam widzę, że masz poulepszane razy 5 przeważnie, więc też w miarę równomiernie. Tutaj yy, tego, tej z ręki odbijeś trochę od tego HP, ale to nie jest jakiś, nie wiem, jakiś błąd czy coś, akurat tak Ci wygodniej grać. Ja też bym raczej na zwiadzie bardziej odbijał tej z ręki od HP, może tam na jakiś czysta podstaw około, ale ok. No, boki są spoko, szczęście, spoko. Klaser, tak jak mówię, jeszcze coś tam możesz wycisnąć, ale generalnie też spoko. Więc, jak na Twoją pierwszą postać po y, latach, y, tak jak napisałeś, y, pierwsza postać po wielu latach, dokładnie, y, no to bardzo fajna postać, bardzo ładnie ci idzie. Graj sobie tutaj dalej. Ten sam serwer, znowu, tak jak mówię, co my grali, gramy więc jak najbardziej ok. no i chyba tyle, nie? bardzo spoko, a my lecimy dalej dobra, już chyba było 10 postaci, ale stwierdziłem, że w sensie nie zauważyłem tego, no to zrobimy jeszcze jedną bonusową i się po prostu z wami pożegnam serwer ósmy polski, mamy Radzinsa. napisał, że styl gry free to play, no i dodatkowe informacje nie ma co się tłumaczyć, free to play dużo błędów, ale jakoś leci, dobra, napisał tutaj wy błędów, ale nie będziemy przeklinać, na odcinku nie ma sensu więc wiadomość właśnie od Radzinsa tak wygląda no i dobra, jak to tutaj się prezentuje? Przede wszystkim tak. Sprawdzimy opis oczywiście na sam początek. Mamy tutaj gildykę, mamy free to play. Cel na 2022 rok, ok 500 level i 100 milionów HP, a ile masz teraz? Prawie 98. Dobra, no to to raczej na luzaku. Aura 60, kopalnia, 50 gold do 450 levela, Tak, Patryk lubię boczki, dobra, tu w ogóle jakiś nawet na sam koniec opis specjalnie dla nas został ustawiony. Ok, więc lecimy. Klaserek 99% przecinek 32 jak najbardziej w porządku i temki widzę, że poulepszano około razy 10, tu niektóre razy 11, ale mniej więcej równomiernie, więc nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Zaraz na te boki, te boki zostawię na sam koniec, żeby tutaj zobaczyć, ale tak, inteligencji mamy 18800, HP mamy 5000. Dobra, no to moim zdaniem yy, na tym Magusiu, no ja tak jak mówię ja na Magu bym szedł yy, tak, że po prostu dwa razy więcej inteligencji od HP, czyli teraz tego HP bym powiedzmy doleciał inty do 20 tysięcy, a potem HP do 10 tysięcy, nie? Coś takiego bym się starał utrzymywać, nie wiem czy to jest optymalne, czy to jest super, ale tu w ogóle Boże, ile tu masz Magów obok siebie to może nawet więcej tej inty nawet oddałoby, patrząc na to, kurde ty, ile tu jest Magów na tym serwerze, aż ciekawe ale kiedyś była taka mania na Maga o, tu w topcy znowu więcej wojowników ale tu obok ciebie masa magów. Kiedyś była taka mania, że bardzo dużo osób, jak były tylko te trzy podstawowe klasy, to startowały właśnie magami. No ale tak jak mówię, tak bym mniej więcej to rozgrywał, bo teraz tego HP masz dość mało w porównaniu do Inty, ale to nieistotne. Wszystko się da wyprostować, no i teraz te słynne boczki po 2,5 tysiąca, no i szczęście, masz 2,700. Jak na to, że postać wydaje mi się, że jest dość stara, nie masz tutaj, co prawda, kiedy wystartowałeś, ale skoro grasz w free to play, no to ten 480 level troszkę się wbija. Jest to serwer 8 polski, więc zgaduję, że wystartowałeś kiedyś dawno temu, miałeś jakieś przerwy czy coś, tak to przeważnie wygląda. No to tych boków nie masz jakoś bardzo przesadzonych, nie? W sensie 2,5 tysiąca, niektórzy mają po 3000, po 3,5, natomiast ty masz je w miarę. Ok, szczęścia nie 2800 no więc wiadomo, za dużo, ale jak na to, jak postać wygląda i na jej staż, jest to jak najbardziej ok. No i generalnie tak do całej reszty. Za bardzo nie mam do czego się przyczepić. Daj znać, jak tutaj planujesz rozkładać to Minte i HP, możesz w komentarzu napisać. No i chyba tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Mamy już koniec. To, jeżeli dobrze policzyłem, była 11 postać w tym odcinku. Dwóch postaci niestety nie udało mi się ogarnąć. Już wam pokazuję. Tu w ogóle zobaczcie, ile tymczasowych postaci sobie musiałem się pologować. I teraz tak, serwer 34. Trzecim, jeszcze Wam pokażę na odcinku. O ty, chyba działa teraz. Chyba działa, dobra, to lecimy. I stari jak się nie mylę. Dobra, mamy to, OK. To i jeszcze możemy ogarnąć. Naprawiło się na sam koniec, więc dobra, kolejna postać bonusowa, najwyżej dużo będzie. I stari akurat nie napisał totalnie nic, w sensie nie napisał, czy gra free to play, czy na grzybkach. Wydaje mi się, że na grzybkach, patrząc na to, że jest 130 serwera i tutaj magryfa i komplet potyk, i tak dalej, więc raczej na grzybach, tak jak mówię, no, mieści się tutaj praktycznie w tej pierwszej stronie rankingu. No ale Mówię, jest tylko i stary i serwer 33 polski, to mam napisane, więc tak, jeżeli o niego chodzi, to mamy boczki po 1600 około także Gid inteligencji 18 tysięcy HP 8,5 tysiąca no to widzisz tam jeżeli chodzi o zieliksa on to tego HP ma inty prawie tyle co ty natomiast HP troszkę troszkę więcej yy, tutaj sobie wbiła niżej ty bo ty tam miałeś 5000, tysięcy szczęścia niecałe 2 tysiące więc chyba wydaje mi się że Gid nie w sensie yy, bardzo w porządku tylko klaser klaser to jest o teraz mi się to dopiero rzuciło w oczy klaser bardzo kuleje jak na to że masz 456 level no to tego klasera moim Zdaniem zdecydowanie więcej możesz tutaj wbić, myślę, że nawet 94-5%, nawet więcej, kurde, nawet 96-7%, wydaje mi się. Także tu zdecydowanie w tym klaserku coś jest nie tak, coś ci tam kuleje, ale statystyki są ok, rozłożone, boczki tak samo, więc do tego akurat się nie mogę przyczepić. No i teraz na koniec może jeszcze sprawdzimy opis w ogóle. Hmm. Aha, jest kiedy wystartował pod koniec 2018 mamy te wszystkie daty, to w ogóle jak ładnie rozpisane, to też zawsze fajnie jak ktoś sobie tak rozpisuje. Yy, dobra, i teraz tak, dlaczego to tak chaotycznie i tak na koniec, no bo wcześniej jeszcze sprawdzałem i topka cały czas była zepsuta, a teraz nagle zadziałała, więc yy, mówię, żeby tutaj kogoś nie opluć czy coś, no to najwyżej troszkę dłuższy będzie odcinek. Yy, ty to już sprawdzałem, no i teraz tak. Itemki widzę, że masz wszystko poulepszane razy 3, patrząc na itemy zwykłe broń razy 5. No nie wiem, czy tak bardzo ci brakuje tutaj surek do kowala, czy po prostu oszczędzasz, bo będziesz wymieniał ekwipunek i dopiero wtedy ulepszysz. Nie mam totalnie pojęcia czemu. No ale jest to w miarę równomiernie, więc w zasadzie yy, tutaj nic nie tracisz. Także ok. postać jak najbardziej spoko, tak jak mówię, serwer 33 polski to 30 serwera, yy, więc to na pewno jest już jakieś osiągnięcie. Zgaduję, że grasz powiedzmy eko, może nie jako taki grzybiarz, bo tutaj patrząc na runki i tak dalej, to może nie i na gemiki zresztą, ale jako eko wydaje mi się, że ciśniesz. No i chyba tyle. I teraz jeszcze mamy W27, to wam mogę pokazać też, czy tu się naprawiło. Czy tu ta topka działa? Ty chyba działa, poczekajcie. Chyba się akurat nam... Dobra, działa, naprawiło się, okej. Okay. No to mamy wisienkę na torcie. Mamy tak naprawdę postać, która już miała być w tym odcinku, którą ja chciałem jakby pokazać i bardzo byłem zawiedziony, że akurat topka się zepsuła, ale teraz działa. Także na sam koniec odcinka, tak jak mówię, wisienka na torcie. Serwer 27. Międzynarodowy. Mamy Mike'a G. Mike G znany jest z tego, że jest moderatorem na tawernie Discordowej, czyli na tym powiedzmy semi-oficjalnym... Discordzie Shakesa. tutaj jak widzicie mamy odnośnik do tego. Dobra, ja tu nie będę, może klikał, bo się znowu wysypie i tyle będzie z przedstawienia. I Mike tutaj napisał, że jest takim pomiędzy średnio a hardkorowo grzybiarzem, nie? Taki napisał dokładnie mid-hardcore shroomer, więc tak tutaj się określił. No i dopisał, że Max pakiet co miesiąc. Ok, no to ta takie, powiedzmy 3600 grzybków na miesiąc, no ale na tym etapie mamy już prawie 550 Level, no to nie jest, nie wymaga tu jakoś nie wiadomo ile grzybów, nie, yy, żeby po prostu tą postać sobie prowadzić, no bo tu głównie trzy paski i tak naprawdę tyle, nie? Ewentualnie tam na jakieś legendarne lożki wydawać trzeba, no ale tak to wygląda i co mamy więcej? Dodatkowe informacje. Rodzynek, rodzynek wśród Paladynów, W27 równa się pierwszy serwer z Paladynem, dokładnie, bo W27 w ogóle wychodził razem z S35 polskim i to były dwa serwery, które wtedy wyszły i jakby na nie, na nie został wprowadzony Paladyn, to taka ciekawostka. Lider drugiej gildii na serwerze, trzecie bazówki na serwerze, yy, ze Psułem levelowo i odstaję. Tutaj napisał brzydziej, ale y, powiedzmy, że cenzura zostanie zachowana. Y, za około miesiąc kończę aurę. Właśnie i to było y, w połowie czerwca, czyli w tym momencie już tą aurę najprawdopodobniej ma skończoną. Zaraz tutaj jeszcze zajrzymy do opisu. Mam nadzieję, że nikogo opisu nie pominąłem, bo to tak troszkę chaotycznie zawsze nagrywam te, to przedstawienie. Y, więc za około miesiąc kończę aurę, także już ją pewnie skończył. W Lochach Ares plus ABAWW. Arena Manager skończony. Pety średnio 3620. No to przypominam, że to było około miesiąc temu. Także teraz to zdecydowanie pewnie lepiej wygląda. No i dobra, lecimy. Przede wszystkim tak, zobaczcie, to jest piękny wojownik. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jakie to są potężne statystyki. 183 tysiące siłki mamy ogólnie. Prawie 74 tysiące podstawy. 30, niecałe 9 tysięcy HP w podstawie. I mamy ogólnie 123,5 tysiąca jej. Boczki po 2,800. Ale to jest dość stara postać, więc tutaj nie ma co się czepiać akurat m, tych boków, zresztą nie są one jakoś giga przesadzone. Szczęścia za to ma w sam raz, bo 1300 i więcej tutaj w to szczęście nie wrzucał. Klaserka 100%, także no idealnie nie ma co się przyczepić. No i dobra, może ten opis jeszcze zapamięci. Hmm. Ok, ma wpisaną kiedy wieże, kiedy portal, kiedy czterysetny, kiedy esteros, yy, kiedy yy, tutaj. Aha, tu ma w ogóle Zeusa, tutaj Tornatko yy, Napisał, że. Aha, właśnie Mike G jest również znany tego, z tego, że jest świrem jeżeli chodzi o menadżera arenę. On, nawet jak już tam nie potrzebował, jak jeszcze nie było tego osiągnięcia za areny na nic, to on i tak to ma arenę codziennie cisnął, codziennie kupował jakieś tam yy, skipy i tak dalej. Nawet jak już miał maksymalne runki, mu to nie było potrzebne. Co potem się okazało, że mu się przydało, jednak bo. Zrobił sobie od razu to osiągnięcie za ukończenie tej arenki. W każdym razie. Jako drugi na świecie wbił tutaj E150, czyli to powiedzmy zamknięcie tej areny, za które tak jak mówię, niedawno wprowadzili właśnie osiągnięcie. Tutaj mamy, że pokonał Zeusa to na 450 jeszcze. Tu chyba chodzi generalnie o strefę światła, jak dobrze rozumiem. W każdym razie nie ma za bardzo aktualnych yy, aktualnych tutaj osiągnięć. Czyli nie wiem, czy to ma dobił, ale zgaduję, że tak, skoro napisał, że za około miesiąc. No i tak to po prostu wygląda. I temki zobaczcie, że ulepszone około razy 15, yy, Mamy też niektóre razy 14, ale to tak plus, minus, więc ładnie. Top 4 na serwerze, chociaż tutaj ta rywalizacja jest dość zacięta, do powiedzmy top 6, bo wszyscy mają w miarę podobną cześć, i dopiero tutaj top 7 zaczyna już odstawać pod względem tej czci, więc no, rywalizacja jest na pewno zacięta, ale tak jak mówię, serwer jak na to, że nie jest okrągły ani z takiego, jest dość skypowany z racji tego, że właśnie ten Paladin wychodził, i w sumie ciekawy zabieg wtedy zrobili, dlatego że. Jakby zrobili serwer polski, to był 35, tak jak mówiłem, wszyscy Polacy, w sensie, no nie wszyscy, ale większość Polaków poszło właśnie na ten polski. A reszta, powiedzmy, krajów, czyli tam jakieś Niemcy, Czesi i tak dalej, i tak dalej, poszli właśnie na ten międzynarodowy. Więc nie wiem, czemu to tak akurat zostało wykombinowane, no ale tak tak generalnie się wydarzyło. No i Mike, tutaj z tego co mi pisał, chyba jakiś kolega go namówił w ogóle do zaczęcia gry i z tym kolegą poszedł na międzynarodowy zamiast na polski. Wydaje mi się, że jakby na polskim tak cisnął, jak ciśnie, to byłby teraz. Z absolutnym top 1, na natomiast 35, chociaż ten, też tam jest dużo y, mocnych graczy, bo to, no mówię, te serwery miały taki jakiś swój urok, powiedzmy. Y, zwłaszcza, że była nowa klasa. Y, dobra, no i chyba tyle. Bardzo fajna postać. Nie ma totalnie do czego się przyczepić, więc moim zdaniem tutaj y, bardzo fajna, już prawie 550 level dobijany. Także yy, fajnie to będzie wyglądać, jak już będzie okrągły. Yy, no i mówię, no, wojownik z takim levelem, z takimi statystykami, coś pięknego. Tyle. Udało nam się na szczęście wszystkich ogarnąć. Wyszło mi nagranie prawie 48 minut. Ciekawe, ile wyjdzie finalnie, ale może być dość długie. Yy, w każdym razie zakończymy to, tak jak mówiłem, wisienką na torcie. Yy, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawiacie kciuka w górę. W tym momencie zrzucajcie w doły, kikajcie tego kciuka. Możecie wbić na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz Zostawiacie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. I chyba to wszystko. Mam nadzieję, że wszystko yy, nic nie pominąłem, że wszystko ogarnąłem, że każdy jest usatysfakcjonowany. Tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!